cena namiętności. Aslı? Alo. Aslı? Ebru. Ebru? Sana gelip... Mogę do ciebie wpaść? Ne oldu? Co się stało? Yok. Nic. Zimno mi. Gel tabii, gel. Oczywiście. Dzięki. A nie mówiłam? Namik był jakiś dziwny, odkąd postanowił startować na burmistrza. Teraz już wiemy. Gratuluję. Dziękuję. Pasujecie do siebie. Cieszę się i życzę wam szczęścia. Moje gratulacje. To wspaniała wiadomość. Najlepszego. Bardzo dziękuję. Odeszłaś w pośpiechu od stołu. Martwię się, więc przyszłam. Wierz mi, też byłam zaskoczona. I wiem, że to boli. Nic nie wiesz. Jesteś na szczycie, bo Namik ci się oświadczył. Przyszłaś się chełpić. Ale coś ci umknęło. Cóż takiego? Kobiety są naprawdę ślepe, gdy chodzi o miłość i ślub. Tracimy wtedy rozum. O czym ty mówisz? Oświadczyny to teatrzyk specjalnie dla ciebie.
Ignorujesz sygnały. Rozumiem. Tak sobie wmawiaj, skoro poprawia ci to humor. Myślałam, że jesteś mądrą kobietą. Ale powiedz mi jedno. Czy Namik oświadczył się, gdy usłyszał, że jesteś w ciąży? No właśnie. Dlaczego tak długo zwlekał? Dlaczego dopiero teraz? Jako rodzina mieliśmy ogromne kłopoty. Namik oświadczył się tuż po ogłoszeniu, że odpada z wyborów, na które bardzo ciężko pracował. Kłopoty rodzinne były dla niego wymówką. Uważasz, że to normalne? Jego przeciwnicy, prasa i cała reszta będą szukać powodów, dla których zrezygnował z wyborów. Dlatego odnalazł miłość. Postanowił zaoszczędzić sekretarce stresu. Poświęcił się dla miłości. Takiej łzawej historyjki chcą ludzie. Nikt nie będzie miał pretensji do człowieka, który się wycofuje w imię miłości. Przykro mi, ale znowu cię wykorzystał. Mówię to jako przyjaciółka. Naprawdę. Jesteś bardzo zabawna. Możesz wierzyć lub nie. Ale wiedz, że im bardziej ufasz Namikowi, tym większa będzie twoja porażka. Mówisz z doświadczenia? Może i masz rację. Ale nie wtrącaj się. A skoro jesteśmy przyjaciółkami, ja też mam dla ciebie radę. Nie wchodź mi w drogę, bo wylecisz stąd z hukiem. Czyżby? Niby jak to zrobisz? Posłuchaj. Dałaś Namikowi bratanka. To oficjalna wersja. Ja urodzę mu dziecko, które będzie najważniejsze. Jeśli Namik będzie musiał wybierać między mną a tobą, kogo wybierze? Kto urodzi mu dziecko? Dlatego dobrze ci radzę. Lepiej mi nie podpadaj. Niezła jesteś. Naprawdę cię poniosło. Ale zejdź na ziemię, bo zrobisz sobie krzywdę. Znam Namika lepiej niż ty. Pewnie ci powiedział, najdroższa, przekażemy prasie wieści o wytwornej imprezie zaręczynowej. Bierz się do roboty. Ale nie zapominaj, że to kłamstwo. A kłamstwo ma krótkie nogi. Masz rację. Wcześniej czy później prawda wyjdzie na jaw. Jeśli w ten sposób się pocieszasz, to mnie nic do tego. Myśl, co chcesz.
Kochana, co się stało? Chodź. Nie jest dobrze. Daj. Bardzo się martwiłam. Co się stało? Znasz to uczucie w brzuchu, gdy pędzisz autem z górki? Nie wiesz, co się dzieje? I czujesz, że zaraz odlecisz. To trwa zwykle moment, ale nie dla mnie. Ja tak się czuję przez cały czas. Odlatuję. Asli? Nic nie rozumiem, ale widzę, że stało się coś złego. O co chodzi? Myślałam, że chcę od niego uciec. Ale tak naprawdę do niego biegłam. Myślał, że mnie przegania, ale tak naprawdę sam chciał uciec. Podasz mi sweter? Zimno mi. Oczywiście. Jesteś głodna? Zrobię herbatę, a ty opowiesz, co się dokładnie stało. Nie mogę. Nie potrafię. Chciałabym ci podziękować. Nie dlatego, że mnie nie zabiłeś. Zabrałeś mnie na skraj śmierci i odsłoniłeś jej tajemnicę. Byłam jedną z milionów, którzy nie żyją, a trwają. Zmieniłam się, a przynajmniej tak się czuję. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy. Któż może to wiedzieć? Teraz mam mętlik w głowie. Ale muszę ci coś wyznać, choć nie wiem, czy powinnam. Może to, co robię, jest złe. Może nie powinnam się mieszać. Może będę żałować. Ale muszę to powiedzieć. Żyjesz w kłamstwie. Necdet nie był twoim ojcem. Spytaj Namika. Co się stało?
O co chodzi? Źle z Ferhatem? Dlaczego? Jeszcze nie wiem. Fatalnie. Musimy się dowiedzieć. Co się stało? Nic. Chodźmy. Załatwiłeś sprawę? Bez obaw. Chłopak da radę. Załatwi to raz na zawsze. Na pewno wkrótce się odezwie. Cüneyt. Między pewnością siebie a przypuszczeniami jest cienka granica. Gdy ktoś jest arogancki, mam podejrzenia. Spokojnie, biorę to na siebie. Chłopak na pewno sobie poradzi. Do wieczora będziesz miał wieści o synowej. Cüneyt, co tam? Spadaj. Sabah nereye kayboldun oğlum? Gdzie zniknąłeś? Bitti. To koniec. Ne bitti? Z czym? Doktor gitti. Z panią doktor. Ne demek gitti? Co masz na myśli? Gitti işte. Już jej nie ma. O kadar. İyi olmuş. To dobrze. Aslında za długo to trwało. Teraz znów możemy walczyć ramię w ramię. Mam dobre wieści. Biorę ślub z Idil. Najlepszego. Wracajmy do pracy. Doszły mnie słuchy o pewnych problemach. Chodzi o przetarg, w którym bierzemy udział. Ktoś zastrasza naszych ludzi i grozi, że nas zniszczy, jeśli zdobędziemy kontrakt. Na razie to tylko groźby. Kto to jest? Sami Us. Znasz jego adres? Za takim Ferhatem tęskniłem. Idź do kierownika projektu. On zna adres. Dobrze, sprawdzę typa. Weź Cüneyta. Sam decyduje, kogo zabieram. Jak uważasz? Ciągle mamy problem z ludźmi Shahina. Ogarnij się. Kimkolwiek są, nie będą zadzierać z facetem, który rozwalił Shahina w jego własnym domu. To oczywiste. Bracie, co się dzieje? Masz broń? Z klamki chodzę tylko pod prysznic. Co się dzieje? Nie wiem dlaczego, ale mnie irytujesz. Przestań robić dziwne miny. Coś mi w tobie nie pasuje. Rozumiesz? Mam dziwne przeczucie. Spadaj. Wołaj cichego. To mam tej ze mną. Jasna sprawa. Chłopak ma szósty zmysł. Masz przechlapany. Czuję, jak coś we mnie drgnęło. Nawet mi cię szkoda. Żartuję. W ogóle mi cię nie żal. Wujku? Co się dzieje? Ferhat mnie zignorował. Zapomnij o nim i skup się na chłopaku. Do wieczora masz załatwić sprawę. Inaczej ja się nią zajmę. Uporaj się z tym raz na zawsze.
To koniec Ferhata i Asli. Dziewczyna może jeszcze nabruździć. Nie boję się uzbrojonych facetów. Najniebezpieczniejsza jest kobieta ze złamanym sercem. Daj to chłopakowi. Drugie tyle dostanie po wykonaniu zadania. Pójdę już. Zrobiłam ci kanapkę. Asli? Asli? No to. Co się stało? Wszystko gra? No to. Mów. Wiem, że cię zaskoczyłem i skrzywdziłem. Widzę to na twojej twarzy. Handan zacznie zadawać niewygodne pytania. Musiałem to zrobić. Wspominałeś coś o Asli. Przyszłam o nią zapytać. Co się dzieje? Nie ma się czym martwić. Ferhat i Asli się rozeszli. Skąd wiesz? Ferhat mi powiedział. A jeśli Asli wyzna mu prawdę? Nie sądzę. Miała ku temu wiele okazji. Sama nie wiem. Zaczekaj. Dokąd idziesz? Mam dużo pracy. Stawiasz mnie przed faktem dokonanym i odchodzisz? Wiem, że nie chciałaś pytać o Asli, tylko o Idil. Zgadza się. Mogłeś mi powiedzieć na osobności. Posłuchaj. To nie jest odpowiedni czas na takie rozmowy. Często to powtarzasz. Nie możesz chwilę porozmawiać z kobietą, która ci ufała i znosiła wszystko przez tyle lat? Która przywykła do twoich kłamstw? Jej nic nie będzie, prawda? Ale gdy facet odwraca się od kobiety, kieruje się w stronę piekła. Piekła zdrady, piekła zemsty, piekła samotności. Które wybierasz?
Junaid, do wieczora musisz zakończyć sprawy, zrozumiano? Załatw to, bo jutro odbędzie się pogrzeb. Twój albo jej. Dla mnie bez różnicy. Cichy? Masz broń? Tamam. Już dobrze. Erhard się wkurzył. Wiesz dlaczego? Nie. Wkrótce się dowiemy. Abidin? A ty dokąd? Musimy załatwić jedną sprawę. Przypilnuj małego. Oczywiście. Co się stało? Dokąd jedziemy? W okolicy kręcą się bezpańskie kundle. Musimy oczyścić teren. Gdzie znajdę Samiego? Dam ci namiary na porzuconą fabrykę. To jego siedziba. Stamtąd zarządza swoją siatką. Dzięki. Chodzi o to, z czasem zauważyłam w jego oczach dziecko, w oczach Ferhata. Nie jest taki jak reszta. W środku nie chce być taki jak reszta. Ale musi. Nieważne. Między nami koniec. Zaraz zwariuję. Słuchałam cię uważnie i próbowałam poskładać sobie tę historię, ale dalej czegoś nie rozumiem. Albo inaczej. Pojmuję jedną rzecz. Kochasz człowieka, który chciał cię zabić. W medycynie istnieje chyba na to termin. Nie obchodzi mnie, jak na to mówią. Ważne, co czuję. Ale to nic. Między nami koniec. No dobra. Mam pomysł. Weź długi prysznic. W łazience znajdziesz ręczniki. Potem się położysz i odpoczniesz. Ja pójdę do pracy. Gdy wrócę, znów porozmawiamy. Do wieczora poczujesz się lepiej. Zgoda? Ani słowa mojemu bratu. Obiecam. Słowo. Daj znać, jeśli zechcesz wyjść z domu. W przedsionku jest zapasowy klucz. Kod alarmu to 1708. Jasne? Tak. Odpocznij. Spróbuję.
Hadi kolay gelsin. Miłego dnia. Wzajemnie. İyi oldu, hoş oldu da. Było bardzo miło, ale postępujesz pochopnie. Nie uprzedziłeś nas, że Idil to lepsza aktorka. Zgrywała niewiniątko. Zna się na zarządzaniu. İdareci kız ne de olsa, değil mi? Ben de hiç anlamadım. Ja też byłam zaskoczona, ale pasujecie do siebie, wujku. Sağ ol. Dziękuję. Evladım. Skarbie, nie masz pojęcia, co się wokół ciebie dzieje. Anne bana sataşmasın. Przestań mi dokuczać. Yüklenme kızım. Nie czepiaj się. Co teraz? Evet, ne yapıyoruz şimdi? Nişan. Zaplanowaliście już zaręczyny i wesele? Gel canım. Siadaj, kochanie. Siostra pyta o zaręczyny i ślub. Słyszałam. Duydum. Bence önce basına. Powinniśmy dać znać mediom. Potem pałeczkę przejmą panie. Önce na początek urządzimy huczne przyjęcie godne tej rodziny. Wszyscy będą zazdrościć. El alem nişan görsün. Znany biznesmen Namik Emirhan zaręczony. Emirhan nişanlanıyor. Yo. Wydaje mi się, że skromna rodzinna uroczystość wystarczy. Wykluczone. Będziesz panną młodą. Tu już nie chodzi o interesy. Decyzję podejmuje rodzina, prawda? Mama mówi, że będzie wredną szwagierką. Masz przechlapane. Wiem. Na nas już pora. Zacznij się przyzwyczajać. Życzenie Namika jest dla ciebie rozkazem. Naturalnie. Co tu robisz? Nic. Zdejmij kask. Po co? Zdejmij kask, nie słyszę, co mówisz. Jestem Gliną. Zdejmuj. Co tu robisz? Nic. Czekam na dziewczynę. Pokaż dowód. Nic nie zrobiłem. Dowód. Proszę. Jak leci? Wrzucisz mi dowód do systemu? Ilmaz Şahan. 4877-6812-3813. Naprawdę? Rozumiem. Który ci się podoba? To nie tak. Swoje odsiedziałem. Kolega mnie wsypał, dostałem nauczkę. Twoja dziewczyna wie, że kradniesz auta? Nie. Nie bądź głupi. Ebru? Cem? Z Asli wszystko w porządku? Nie musiałeś przyjeżdżać. Pokłóciłaś się z Ferhatem. Jadę do szpitala. Do zobaczenia. Ha.
hala okumamış. Jeszcze nie przeczytał. Boże, spraw, by stał się cud. Daję. Wujku. Daję. Wujku. Daję. Asli wysłała mi wiadomość. Okumam i stałem się. Przeczytać ci? Sana? Ogłuchłeś? Mam ci ją przeczytać? Ferhat, oğlum! Ferhat, synku! I ty! Tobie też przeczytać? Necdet nigdy nie był moim ojcem. Necdet senin baban değildi. Attınız lan siz bana. Coś ty mi zrobiła. Coś ci mi zrobili. Nie yaptınız lan! Benim bir babam vardı. Ona layık olamadım. Miałem ojca, którego kochałem i którego nie byłem godny. Zostałem mordercą, gdy miałem 12 lat. Ojciec umiera tylko raz. Słyszysz mnie? Ile razy ma zginąć mój ojciec? I co teraz? Acaba baba katilim olsa. Mam popełnić ojcobójstwo? Ben sana demedim. Mówiłem ci, Asli. Za twoimi dobrymi oczami kryje się egoizm. Myślisz, że wyświadczyłaś mi przysługę? Ben? Odebrałaś mi Gülsüm. Yüzüme bile bakmaya kıyamadığım Gülsüm'e. O ısınsın. Mam łzy w oczach, gdy na nią patrzę. Kardeşim altın elimden. Bir doğru kaçırmış. Odebrałaś mi brata, za którego oddałbym życie. Myślisz, że prawdą zmyjesz kłamstwa? Zabiję go. Nie rób tego. Boże, co ja narobiłam? Cichy, ty zostań. Idź w lewo. Śmiało, strzelaj. Cyk. Policzę do trzech.
Jeśli nie strzelisz, rozwalę ci łeb. Raz. Dwa. Trzy. Pozwolisz, że kogoś ci przedstawię. Oto pan Sami, a to anioł śmierci. Aniele śmierci, pan Sami. I po co ten cyrk? Zrobiło się tu cmentarzysko. A mogliśmy usiąść i porozmawiać. Nieważne. Po pierwsze, nie wycofamy się z przetargu. Niech wygra najlepszy. Po drugie, przestań trząść się jak tchórz. Jeśli nie potrafisz, mogę ci pomóc. Rozumiesz mnie? Pytam się. Zrozumiano? Tak. Świetnie. Idziemy.